Na początku był chaos. A nie, czekaj, to nie ta wersja. Na początku była tylko woda i chmurki. Tylko. Ale jakimś cudem po tej wodzie pływała drewniana łódka z jakimś brodatym kolesiem na pokładzie. W łódce tej był Perun, słowiański bóg piorunów i bóg bogów w mitologii słowiańskiej. Perunowi znudziło się ciągłe tworzenie piorunów i ciskanie nimi w nicość, więc z tych nudów postanowił się przejrzeć w wodzie. I jak tak się przeglądał, dostrzegł swoje odbicie, które później nie okazało się jego odbiciem, a innym bogiem, Velesem, królem otchłani, którego Perun w ten sposób stworzył. Po dłużej nieokreślonym czasie Veles wpadł na pomysł, aby stworzyć sequel filmu z Kevinem Costnerem i żeby bogowie stworzyli ląd, po którym mogliby stąpać. Perun kazał Velesowi przynieść z głębin ziemię i powiedzieć, że w jego imię przyszedł po ziemię. Veles, jak to w każdym rasowym fantazy bywa, stał się zazdrosny o władzę Peruna i gdy dotarł już na samo dno, gdzie było ciemno jak w szafie, powiedział: biorę cię w imię moje. Perun niecierpliwie czekał w łódce, aż po chwili Veles wynurzył się i wyciągnął dłoń. Niestety woda wypłukała cały piach. Perun więc kazał zrobić to Velesowi ponownie. Sytuacja powtórzyła się ponownie. I ponownie. I ponownie. W końcu Perun podejrzliwie spytał się, czy na pewno Veles bierze ziemię w imię Peruna, a nie w imię swoje. Przestraszony Veles tym razem wypowiedział dokładnie słowa Peruna i zanim odbił się od dna, wziął ze sobą pewien świecący niebieski kamień. Kiedy przekazał Perunowi ziarnka piasku, Perun cisnął nimi w wodę i tak powstał ląd, który do początku przypominał małą wysepkę. Kiedy Perun zasnął ze zmęczenia, Veles chciał zepchnąć go do wody i utopić, bo to w końcu jemu należała się ziemia, bo to on ją wydobył z wody. Niestety, ilekroć Veles próbował to zrobić, w miejscu, w którym Perun miał upaść, powstawała ziemia i ląd się rozszerzał. W końcu Perun się obudził. Bogowie pokłócili się i jak przystało na prawdziwych mężczyzn, zaczęli się napierdalać przy pomocy supermocy. Perun ugodził piorunem Velesa prosto w tor. Kamień, który ukradł, pękł na pół. Veles jako kontratak splunął, a splunięcie było tak potężne, że w przyszłości ludzie na podwórkach będą organizować zawody, kto dalej splunie. Veles splunął ziemią, którą przypadkiem połknął, kiedy nurkował. Ziemia ta utworzyła potężne kopce. Tak powstały góry, czyli to przez Velesa istnieją górale. Veles zirytowany i wkurzony cisnął połówką kryształów Peruna. W locie kryształ przemienił się w wielkiego smoka. Smok rzucił się na Peruna, ale ten po krótkiej walce wziął drugą część kryształu i stworzył żmija, który walczył ze smokiem Velesa. Smok Velesa miał moc ciskania wodą, której użył, by ugasić żmija Peruna. I w chwili, kiedy woda i ogień się spotkały, powstał pierwszy deszcz. Pora na drugą rundę starcia Peruna i Velesa. Tym razem dziadkowie postanowili sobie powyrywać trochę włosów z brody. W ten sposób powstało drzewo życia. Ostateczny cios zadał Perun. I Veles spadł do otchłani pośród korzeni drzewa. Perun wziął sobie natomiast penthouse na szczycie korony drzewa. Veles stał się królem podziemi i mórz. Czasem odwiedzał ziemię, bo przyczynił się do jej powstania, ale nie mógł zbliżać się do drzewa życia. Tam panował Perun. Tymczasem dwa smoki dalej ze sobą walczą. Perun w końcu rozdziela je niczym ludzie swoje psy na spacerze i zrzuca smoka Velesa do podziemi. Przykuwa go łańcuchami, a ten próbuje się uwolnić, gdzie z każdym miesiącem łańcuch słabnie, szczególnie od mrozów. A raz w roku Perun bierze swój młot i potężnym uderzeniem wykuwa łańcuch na nowo. To zwiastuje nadejście wiosny. Perun zasnął ze zmęczenia, a Veles w tym czasie postanowił wyjść na powierzchnię i znowu splunąć. Tym razem na łuski, które zostawiły po sobie bestie. Z łusek powstały mniejsze smokopodobne stworzenia. W czasie, kiedy te stworzenia rysowały swoimi ogonami złowrogie smugi, Veles stworzył w ziemi koryta i kazał wodzie przez nie wypłynąć. Tak powstały jeziora i rzeki. Perun obudził się i wkurzony widokiem smoków, zrobił to samo ze żmijami. Bestii było tak wiele, że rozleciały się po całym świecie niczym gołębie. Smoki osiadły na bagnach, a na tych bagnach piją wodę i wznoszą się w niebo, zamieniając się w chmurki, aby zalewać tą wodą ziemię. Natomiast małe żmijątka w postaci obłoków przepędzają wysłanników Velesa za pomocą grzmotów. Walkę tę można obserwować po dziś dzień podczas burzy. Tak powstał świat. Z ognia i wody.